Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Nigrum i zapraszam was na 83. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dragon Age Inkwizycja na PS4 na 100%. W ostatnim odcinku zwiedziliśmy sobie zaginioną świątynię Dirtamena. Już wam pokazuję, gdzie ona jest na mapie i pokazuję wam też, że ona, mimo że ją zrobiliśmy całą, pozbieraliśmy tam wszystko, zwiedziliśmy każdy zakamarek, każdą komnatę odwiedziliśmy, ona nie znika z mapy, ta świątynia. Można do niej wrócić, można do niej wracać cały czas. I zwiedziliśmy sobie ją, cały odcinek nam to zajęło, odprawiliśmy bardzo ciekawy rytuał, poznaliśmy bardzo ciekawą historię i zdobyliśmy w nagrodę tarczę. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to naprawdę zachęcam, zapraszam do obejrzenia, a teraz w tym odcinku wrócimy sobie do zwiedzania dalej Świętych Równin. No i mój plan jest taki, żeby dalej się kierować tutaj w stronę kolejnego obozu, w stronę fortu, tutaj parę szczelin jeszcze mamy. Jeden odłamek, tutaj też były kolejne umocnienia, ale tamte już są zajęte przez właśnie tych wyzwolonych z Dali. I to jest ich taki przyczółek, tu dalej będziemy musieli znaleźć jeszcze tą śnieżną wiwernę i ją zabić. I pomyślałam sobie, że moglibyśmy sobie wziąć Vivien tutaj. I mamy jeszcze niedokończone sprawy, czyli zlikwidować ser Hildebrandta na Świętych Równinach dla Kasandry, więc tutaj też wezmę Kasandrę. Ale na razie przeniosłam się do obozu Dalijczyków, bo chcę sprawdzić, czy możemy pohandlować i przede wszystkim mamy tutaj zadanie do oddania u Emalien. Właśnie znaleźliśmy ostatnio też jej brata, Valoriana. Dowiedzieliśmy się, że próbował się wykazać i przywołał demona i niestety zginął. I'm sorry, but I found your brother. What? Albo przynajmniej próbował przywołać. No, he's not. I have his belongings. Is this all that's left? Did you learn nothing else? Magia krwi. Your brother was tangled in forces he couldn't understand. Blood magic, demons. He brought this on himself. O nie, co? Zaraz, stop, 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 ja dostałam minus, nie, nie, ja dostałam, nie, Boże, ja dostałam, wczytajmy się, Jezu, czy ja dostałam minus 2 punkty przychylności, czemu? Za to, że powiedziałam prawdę, co się... Kurde, może lepiej nie trzeba było. Dobra, jeszcze raz oddajmy to. Ja nie mogę. Minus 2 punkty chyba dostałam, tak? Dobra, jeszcze raz. Dobra, nie może lepiej nie mówmy. Ale byłam szczera. Jak to? Po prostu powiedzmy, że był dzielnym. Nie mówmy, co się z nim stało. Plus 2. No. Znalazłam talizman. It exists. Her sword, Evanura, was taken by Shems. But in the story, her talisman was saved and hidden. This will mean so much to our people. Thank you. Okay, yes, przychylność Dalijczyków. No i Kol pochwalił to jeszcze. Przychylność Dalijczyków. O, możemy podejść do Loranila. Patrzcie na to, porozmawiaj z Wow. O kurde, patrzcie, patrzcie na to, co się dzieje. Udało nam się przekonać ich. Możesz do nas dołączyć? Keeper Howen has given you permission to join the Inquisition. He has. I'll report to your camp in the south, if that's all right. Carry on, agent. Oż ty w życiu, patrzcie, udało się. Zdobyliśmy tyle przychylności, że udało nam się już zwerbować Loranila do Inkwizycji. I opiekun się do nas przekonał. Pogadajmy jeszcze z opiekunem, zobaczmy, co on nam tutaj powie. Jeszcze musimy te skóry niedźwiedzi tutaj przynieść, ale to jak znajdziemy te niedźwiedzie, zobaczmy, co on powie. Alen, I was wrong about your Inquisition. Although the humans named you herald of their prophet, your devotion to your people is undiminished. Perhaps you will be the bridge that others hope you are. If Lorinel still wishes to join you, he has my blessing. Okej, pięknie. Gareth Sherald. No i się udało. Zadanie ukończone. Pozyskano agenta. No i pięknie. No i teraz, jak mamy już przychylność Dalijczyków
Zaraz zobaczymy. Święte równiny. Zobaczmy tutaj, święte równiny. Patrzcie na to, mamy przychylność Dalijczyków na maksa, wymaksowaną, czyli teraz w tym momencie będziemy mogli wejść już do tego Var Belamaris, do tego grobowca. Więc pójdziemy sobie tam, wiecie, pójdziemy sobie teraz i zajrzymy tam. Jeszcze chcę zobaczyć, co tam mistrz Taniel sprzedaje. Pohandlujemy? Dobra, zobaczmy, co ona takiego tutaj ma. Co możemy u niej kupić? Jak ma jakieś schematy, no to... Wow, ma parę broni, ale słabe bardzo. O, słabe dość. Szata najwyższego opiekuna, 199, no nieźle. Ale nie mamy kasy, no ale nie warto, nie, wolę sobie... O, kamień runiczny ma, to możemy jeden kupić. Łuski Feniksa, skóra kolcu grzbieta i skóra barana. Ma tutaj schematy, o proszę, no dobra, no to sprawdźmy. Schematy może broni, laska wiedźmy, tarcza templariusza, arcymistrzowska wysadzana rękojeść. To tą arcymistrzowską możemy kupić. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy pancerze teraz. Czy tutaj coś ma? Nie, pancerze, schematy pancerza. Pancerz wojownika straży, pancerz czaromiota straży. Mocny pancerz łowcy, mocny pancerz zaklinacza wojownika czaromiota. I nie ma tutaj... A nie, jest... Nie, pancerz... Aha, to są mocne pancerze. Wyjątkowy kapelusz awanturnika, hełm strażnika, rękawice, pancerze zaklinacza. Możemy jakieś nogawice, rękawice pokupować, to się tam przyda. Dlaczego by nie? Wiecie co, jestem ciekawa, możemy kupić pancerz wojownika straży i pancerz czaromiota straży. Zobaczymy sobie to. Później zobaczę, co to jest. Dobra. No okej, okay, mamy. Schematów nigdy dość. Schematy zawsze warto mieć, bo naprawdę się nam przydadzą. Dobra, no to teraz możemy wejść do Var Belamaris. Nie mogliśmy tam wcześniej wchodzić. Znaczy mogliśmy, ale stracilibyśmy tę przychylność Dalijczyków. Oni by już nam więcej nie zaufali. A teraz... Teraz to, kiedy już zrobiliśmy to zadanko i mamy maksymalną przychylność zdobytą, to maksymalne zaufanie, to możemy tutaj wejść i splądrować to miejsce, więc wam pokażę to miejsce, to jest kolejny grobowiec. A później przeniesiemy się do obozu, nowego rozbitego obozu na Świętych Równinach i będziemy eksplorować dalej, dalsze zakamarki. Ale tu jeszcze chcę się dostać, bo tu też jakieś fajne rzeczy mogą być. Teraz oni już nam nic nie powiedzą, jak już mamy z nimi, wiecie, taki sojusz, że już nam zaufali w ogóle. To coś jest... A, Embrium. Teraz to możemy wszystko tutaj już zniszczyć, splądrować, wszystko. Dobra, po pierwsze trzeba to poniszczyć. Oczywiście, niestety, ale tutaj będą wyłazić stąd widma, demony i tak dalej. Możemy przeszukać te zwłoki. Wzmocniona zbroja obrońcy i ucho od klucza. Metalowe ucho od klucza. Brakuje trzonka. No proszę. Trzy fragmenty klucza mamy i one są ukryte, poukrywane w tych miejscach właśnie. Zdobycze profanacji. No właśnie, ten klucz pozwoli nam wejść do tego grobowca. Dobra, mamy kolejne zwłoki. O, tutaj nie ma klucza akurat. Ale tutaj możemy sprawdzić, może tu będzie. Nie. Dobra, mamy go, pięknie. Tam się wcześniej coś podświetlało, jakby coś tutaj w środku, w tym było. Dobra, no właśnie pamiętam, że Dalijczycy już nam... No, nic nam w ogóle nie zwrócą uwagi na to, że zniszczymy to wszystko, ale chcę wam to pokazać, co tutaj takiego mamy, bo jest tu parę ciekawych rzeczy. Że złoto możemy zdobyć w ten sposób. W ogóle Cole, jak wygląda, jak jest stealthy, no mega. Część z tego klucza, druga część. Patrzcie, widzieliście? No wam już pokazywałam, jak byliśmy w Crestwood. Jeszcze jak Crestwood było zalane.
i jak właśnie Cole wygląda, jakie są różnice. Ja jak jestem w stealthie, to jestem dosłownie przezroczysta, a on jest taki, no inaczej wygląda, jak duch. Dobra, tutaj. Dobra, zobaczmy, czy tu będzie ostatnia część klucza. Nie, tu jest złoto. Nie we wszystkich jest. Patrzcie, tu mamy jakąś wazę. Nagrobek z inskrypcją. Tutaj spoczywają prochy małych Galen. Twój śmiech rozbrzmiewa w naszych sercach. Oj. No, trochę tutaj skrzyneczek jakiś jest. Warto, naprawdę warto. Tutaj patrzcie, mamy schemat na rękawice. No, i to jest kolejna... Właśnie kolejna krypta, kolejny grobowiec. Tutaj może być klucz. Zaraz zobaczymy. Nie, złoto. No to klucz musi być gdzieś indziej. Esencja ducha, ale esencję dostaliśmy. Zaraz zobaczymy. Jeszcze jednej części klucza nam brakuje. Gdzie to może być? Może tu? Jest. Zaraz zobaczymy. Może tutaj być. Jest, mamy go. No i czy tu będzie trzeci część klucza? Nie, jeszcze nie. Patrzcie, co się dzieje. To może tu. Wszystko tutaj podziszczę. Dobra, sprawdźmy. Proszę. Jest! Trzonek klucza, mamy. Otwórz wejście grobowca złożonym kluczem. Mamy wszystkie części klucza. Idziemy otworzyć teraz grobowiec. No niesamowicie to tutaj zrobili, naprawdę. Teraz już przez to, że mamy tak wielkie zaufanie, zdobyliśmy wielkie zaufanie tych Dalijczyków, no to oni nie będą nam tutaj robić problemu, że wchodzimy do tego grobowca i go bezcześcimy. Grota Unadina. Poza tym to też jest kolejny obszar, który musimy odkryć. No i to też jest zadanko jedno, więc jak można tego nie zrobić? No ludzie. Jak można takie coś przepuścić tutaj? No nie da się. Trochę grzybów głębinowych pozbierać zawsze można. Złota. Patrzcie, ile złota, jaka sakiewka wielka leży. 123 sztuki, no pięknie. O, tu jest jeszcze jakaś skrzyneczka. Zaraz zobaczę, czy ekwipunek mi tutaj nie wystrzeli. Wow. Wszystko zakurzone, takie... Kurczę, tutaj są te... Ja pamiętam, o, no to będzie ciekawie. Na razie jest spokój. Wchodzimy do tej krypty i jest spokój. Ale jak będziemy wracać, to już tak spokojnie nie będzie. Dobra, parę śmieci. Ale czasem się trafi trochę złota, jakiś schemat. Dobra, lecimy teraz na górę. Zobaczmy, co tu jest. O, proszę. Naprawdę sporo skarbów. No tutaj śmieci. Ale to na sprzedaż, wiecie, to też złoto za to dostajemy, więc później możemy to wykorzystać w czarnym emporium. Mamy kawałek mozaiki, inwazja, trzeci. Czy tu coś było? Jakby się coś podświetlało. A, to jest główna rzecz taka, wiecie, główny skarb, po który tu przyszliśmy. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Pierścień. Tu jeszcze jest skrzyneczka za tym. Hełm strażnika, okej. Ale tam się coś jeszcze podświetlało. Jeszcze w ogóle sprawdzę tu z tej strony, zanim w ogóle tego dotknę, nie? Tego głównego tutaj. Może tu jeszcze coś jest za tym na przykład? Nie. Co było tutaj? Co się tu podświetlało takiego? O, tu jakby się coś podświetla. Widzicie? Nie wiem. Nic tu nie ma. Dobra, podejdźmy do tego i sprawdźmy, co my tu mamy. Nic ciekawego. Trochę jest to złota, trochę kosztowności. Ale przeciwnicy tutaj wyłażą, truposze. Z tych grobów. O nie, mamy zmorę. Jest, pięknie, padła. No, to jest taka kara dla tych, którzy tutaj weszli do tego grobowca i te skarby tutaj, wiecie, zabrali, nie?
No i Dalniczycy by nam to też wypomnieli, że weszliśmy do tego grobowca, rozkradliśmy artefakty. No ale cóż. Trzeba. Dobra, tutaj kolejne wstają z tych grobów. Patrz tylko na to, co tu się dzieje. O nie, mamy ożywieńca. O, mocny. Dobra. Ten już jest ostatni. Jest, mamy go, pięknie. Jeszcze by krąg krwi zarzucił. No i to wszystko tak naprawdę. No, większą nagrodę za żywieńca dostaliśmy. Unikatowy pas i w ogóle. I tak naprawdę tutaj w tych ruinach to już jest wszystko, ale też warto tutaj było przyjść, bo no to jest też zadanie, część zadania, to jest kolejny region, jaki mamy do odwiedzenia, no i też kawałek mozaiki tutaj był, więc po to też warto tutaj przyjść. Wychodzimy teraz stąd, to już jest wszystko w tym miejscu. I myślę, że możemy teraz się przenieść, skorzystamy z szybkiej podróży i przeniesiemy się tu do obozu w Rzecznej Wartowni. I przejdziemy sobie do tego takiego głównego miejsca tych wyzwolonych z Dali. To są kolejne umocnienia, ale tym razem nie będziemy mieli tam do czynienia. Znaczy, może gdzieś tam jakiś jeden nieumarły się przypałęta czy coś, ale ogólnie będziemy tam mieli do czynienia... Oj, kliknęłam na namiot, żeby otworzyć. Będziemy mieli do czynienia z wyzwolonymi z Dali. I to jest właśnie tutaj. Tam niedaleko jest jeden odłamek, który ja chciałam podnieść. O, patrzcie, mamy kolejny... Tak, ostatnie słowa kolejnego... Kolejną osobę, która zginęła. To jest też część zadania. No. Cole to wszystko słyszy. Okej, to jest tutaj. My jeszcze tu nie byliśmy. Znaczy, byliśmy obok i teraz będziemy mogli tu zaatakować. Właśnie, tu mamy wyzwolonych. Oni są już na 15 poziomie i tutaj to jest główna taka siedziba kapitanów, najważniejszych tutaj osób. Zaraz zobaczycie, z kim będziemy tutaj walczyć. No i odbijemy te umocnienia. Czy ja mogę to podnieść? Mogę. Wcześniej w takich umocnieniach walczyliśmy z wyzwolonymi, z nieumarłymi. A teraz mamy wyzwolonych. Dobra, jest. Jesteś. No ich jest trochę dalej, no znacznie więcej jeszcze, kawałek dalej. Say words that hurt, but they aren't real, the Iron Bull. Yes, we give each other grief. It's a soldier thing. Doesn't mean anything. It means friendship and that you're soldiers. Krem likes it. It makes him proud. I guess I can see that. Him, huh? Is that wrong? No, no. I just thought, since you do that thing where you see into people's heads... Actually, you're good, kid. Keep it up. The armor is right. The body isn't, but it doesn't hurt him anymore. You make it better. O kurde, patrzcie, widzieliście, jaki fajny party banter mieliśmy? Tam coś łazi. Cole mówił o Kremie i żelaznym byku i żelaznego byka to zdziwiło, że... Mówił o Kremie, że on, a nie ona, no bo wiadomo, no jeżeli Cole umie zaglądać w czyjś umysł. Jeżeli Cole umie zaglądać w czyjś umysł, no to tak naprawdę wie, że tak powiem, o prawdziwej naturze Krema, tak? Że on nie jest mężczyzną, tylko jest kobietą tak naprawdę. Ale... Naprawdę, no miło się dla byka zrobiło. Dobra, trzeba znaleźć tutaj tych kapitanów. Czekajcie, tu są jakieś drzwi. Dobra, przejdźmy tędy. Musimy znaleźć ogólnie też, no, powybijać ich i róg znaleźć. Okej, tu jest ta wieża. Jak ogarniemy to miejsce, to wtedy dopiero podniesiemy tam ten odłamek. Zrobimy właśnie jeszcze to na koniec tego odcinka. A później będziemy dalej sobie zwiedzać. Ogólnie patrzyłam też na swój poziom, jak to wygląda i mam już tak połowę 17 poziomu, więc jeszcze trochę pozwiedzamy te święte równiny, a później trzeba będzie zająć się misją fabularną. Jeszcze na 17 poziomie.
jeszcze na 17 poziomie, bo jeszcze wtedy będziemy punkty dostawać za to. Proszę się, ile kości. O, Party Pantery z Kolem i Bykiem też są fajne. Ogólnie Party Pantery z Kolem i ze wszystkimi są fajne, bo no, to jest świetne jeszcze, bo w ogóle no, to, że Cole po prostu... No Cole jest duchem i on jakby no, widzi myśli innych. Potrafi wejść do czyjegoś umysłu, do czyjejś głowy, więc to już w ogóle jest mega. Dobra, przejdźmy tu. A, to tutaj będzie, ta. To tutaj będziemy mieli. Tak, tutaj mamy bardzo ciekawą osobę. Patrzcie, kogo my tu mamy? Gordiana! I on jest magiem. Raczej go nie zamrożę. Musimy go zabić. Czytaliśmy o nim. To on zostawiał te notatki. Daliana ryży do Korypeusza. Słyszeliście go? No to już wiemy, komu wyzwoleni służą. Solas, jesteś tutaj potrzebny. Solas, wiesz co, w ogóle spuść mu na głowę deszcz meteorytów. Kogo może zabiję? Ależ... Wow, ze cztery razy! Pięć, sześć! Boże. Co tu się dzieje? Jak się zadymiło wszystko tutaj! Załatwiliśmy go, pięknie! Zrzucił mu na głowę deszcz meteorytów, pięknie. No i nie dostaliśmy za niego nic wybitnego. Tak on wyglądał. A to jeszcze nie koniec, ale on był jednym z takich, no, głównodowodzących wyzwolonymi z Dali. No, już go nie ma. Zabiliśmy Gordiana. Tutaj mamy stos do spalenia. A tu jest odłamek, tak, to jest przejście do odłamku. Okej, z tej strony. Solas, jesteś potrzebny. Pięknie. Spalmy to. No i teraz będziemy musieli zadać wróg sygnalizacyjny, ale najpierw pójdę po odłamek tutaj na szczyt tej wieży i zaraz znajdziemy róg. Jeszcze trochę i będziemy mieć 11 poziom wpływów. Pięknie. Dobra. Czasem w tych wieżach też są właśnie jakieś skarby albo jakieś fajne bronie, jakieś fajne rzeczy. O, patrzcie. Nie, to jest słabe. No, ale wiecie. O nie, ekwipunek już jest pełny. O nie, znowu. Będę musiała znowu wrócić do podniebnej twierdzy poza nagraniem. Jak skończymy ten odcinek, to poza nagraniem wrócę do podniebnej twierdzy i opróżnię po prostu ekwipunek i wrócimy dalej do eksplorowania. Legenda o trzech siostrach, księga trzecia. Przeczytajcie sobie, jeżeli chcecie. Wiecie, będziemy dalej w następnym odcinku kontynuować eksplorację tych świętych równin. Tylko, że po prostu poza nagraniem, między nagraniami wrócę do podniebnej twierdzy, sztandar zakonu, żeby... ogarnąć ekwipunek. Wiecie, żeby to tutaj nie ten, co ja to zabiorę. Zniszczę jakąś tam, nie wiem, jakieś tam słabsze rzeczy. Ja i tak je sprzedaję. Wiecie, to jest zawsze złoto. Wzmocniona zbroja obrońcy. No takie słabsze, ale na przykład niebieskie czy fioletowe, tylko tyle, że po prostu słabsze, no to też sprzedaję. No i tyle. Dobra, idziemy teraz poszukać tego rogu. On gdzieś tam powinien być. Zobaczymy, co jeszcze tutaj mamy. Czy my coś tu jeszcze mamy, tak swoją drogą? Nie. Tutaj będziemy mogli tą szczeliną się zająć i udać się do fortu Revasan. Okej. Okay. Ładnie, ładnie czyścimy te święte równiny, naprawdę. Czekajcie, ten róg jest gdzieś tam. My musimy chyba wejść tędy, tak jak tu weszliśmy. Tak, tędy. Tak, tutaj jest ten róg. Uwaga, zaraz będzie naprawdę... coś solidnego. Uwaga. Zawsze mówię uwaga, zawsze naprawdę mówię przy tym, że uważajcie, bo ten dźwięk jest naprawdę potężny z tego rogu. No i co dnie, mamy już tutaj szewalierów. O, coś tu jest. Dobra, sprawdźmy to. Młot Legionu umarł. Przed chwilą chyba taki zniszczam. Też. Okej, okay, to tyle. No i teraz wypadałoby jakoś stąd wyjść.
Okej, tędy jakoś wyjdziemy. Myślę, że jeszcze mamy parę minutek. Myślę, że moglibyśmy do tej szczeliny jeszcze dotrzeć. Później będziemy docierać do kolejnego obozu. Tam dalej też będziemy musieli odblokować sobie kolejne ścieżki i wrócić tak czy siak do podniebnej twierdzy. Dobra, przejdziemy sobie teraz tędy, bo tędy jeszcze nie wchodziliśmy. To jest z drugiej strony też można było wejść tam z przodu. Właśnie o tutaj. Tutaj drabina. Dobra. Jeszcze tą szczelinę na koniec odcinka zamkniemy. No i tu jest dalej przejście i tam prowadzi droga do Fortu Revasan. Do Fortu Revasan. A tutaj już byliśmy na tej ścieżce i tam, gdzie są te domki, więc tutaj wróciliśmy i tu szliśmy tą ścieżką, tutaj sztandar postawiliśmy, punkt orientacyjny. Tylko tyle, no, że będę musiała wrócić i ogarnąć ekwipunek. Ciekawe, czy tu Kol coś skomentuje. Chyba nie. Okej, okay, tu byliśmy. O, tu jest jeszcze jakieś zadanie, patrzcie na to, poboczne, jest i szczelina. No dobra, najpierw szczelina, a później zadanie. Jest zamrożony pięknie, mamy go. No to teraz widma. Dobra, nie trafiło mnie. Kurczę, no ja też go nie. Jest, Kol był szybszy. Dobra, Solas. O, dwa, czy dosięgnie? Tak, dosięgnie. Tak, dosięgnął dwa, pięknie. Jest, mamy. Jest i duch kolejny. Widmo właściwie. Jest, mamy to. Pięknie, dobra, zamykamy szczelinę. Jeszcze zobaczymy, co to za zadanko poboczne tutaj jest. O, na tych szczelinach i ogólnie na wykonywaniu zadań bardzo dużo punktów zdobywamy. Mówię już o obsydian, pięknie. Już... połowa 17 poziomu, mówię. Jeszcze na 17 poziomie chcę przejść sobie do tego zadania fabularnego. Oto jest otchłań. Na razie jeszcze trochę pozwiedzam te święte równiny, ale później myślę, że trzeba będzie właśnie się oderwać od świętych równin i przejść do zadanka fabularnego, które swoją drogą jest naprawdę miażdżące, jest naprawdę epickie to, co tam się wyprawia. Mega. Zresztą jak w każdym zadaniu fabularnym w Dragon Age'u. Dobra, zobaczmy. Mamy jakąś notatkę albo mapkę. Jest to mapka. Szkic rzeki Enaburis. Ja wiem, gdzie to jest. No, te mapki też będziemy musieli poogarniać. Jak nie ogarniemy tego teraz, czy w przyszłych odcinkach, to gdzieś tam później do tego wrócimy. Okej, okay, czy my mamy coś jeszcze blisko gdzieś tutaj? Ten Fort Revasan. Venatori. Można by było spróbować dotrzeć do tego obozu, wiecie? To byłby dobry plan. Na koniec odcinka z tego obozu byśmy też mieli bardzo fajny taki motyw, żeby, wiecie, móc przechodzić do tych zadań szybciej. Już się teleportować i tak dalej. Zobaczymy, czy uda nam się dotrzeć do tego obozu. No i będziemy musieli później drużynę zmienić tam Doriana, wziąć ze sobą Kaz. Okej, tutaj jest przejście. Tam jeszcze było przejście do tego fortu, ale fortem się zajmiemy w następnym odcinku. Ale myślę, że najlepszym właśnie motywem będzie tutaj dotarcie do tego obozu i zakończymy odcinek, a ja się przeniosę do podniebnej twierdzy poza nagraniem. O, jakiś pytajnik tu jest, coś tu się dzieje? Kolejny pytajnik. A, to są te dwie wieże, które są zamknięte, to też sobie sprawdzimy. Tutaj są te pola. A, nie przejdziemy do tego obozu. To tak czy siak będę musiała wrócić do podniebnej twierdzy. Nie przejdziemy sobie do obozu. Dlaczego? Dlatego, że ten obóz jest za tymi gruzami. Tutaj musimy odblokować sobie to przejście. Odblokuj operację. Dostań się do zagajnika. Tydzień, no wybacz, wyku, ale tydzień to trochę za długo. Okej, okay, zagajnik musimy odblokować, więc tak czy siak dotrzemy sobie tam. Więc zaraz zakończymy odcinek, a ja się wrócę i... myślę, że nawet będziemy mogli zacząć sobie odcinek od właśnie... O, tutaj chyba jest ostatnia osoba, która tu zginęła. To jest też zadanie. My jeszcze nie dostaliśmy tego zadania od zleceniodawcy, ale możemy je zrobić wcześniej.
Pusty wisior. Ostatnie słowa. Bad day for someone. Albo jeszcze więcej tych osób było, już nie pamiętam. Dobra, moi drodzy, w każdym razie zakończymy sobie teraz odcinek. W następnym odcinku zaczniemy od stołu narad, odblokujemy sobie ten zagajnik, oczyścimy go i zobaczymy, kto już co zrobił przy stole narad, rozdamy nowe operacje i tak dalej. Ja sobie ogarnę ekwipunek, no i będziemy kontynuować dalej eksplorację. Będzie trzeba tutaj jeszcze zmienić drużynę, bo tu mamy Venatori, których mamy zabić z Dorianem kolejne szczeliny. Dostaniemy się do tego fortu, naprawdę już spory kawałek tych świętych równin zrobiliśmy. No jeszcze tutaj czeka nas spory kawałek i tu jeszcze jest kawałek za mostem, to też trzeba będzie operację zrobić, ale na razie no, dość dużo zrobiliśmy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. O, patrzcie, nasi towarzysze wskoczyli na poziom 17. Mają po punkcie, no, dopiero co wskoczyli na 17, ja już mam ponad połowę leciutko. Dobra, rozdamy punkty w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, napisać w komentarzach, co wam się podobało, jak wam się podobał odcinek. I zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby was kolejne odcinki nie ominęły. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!